Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Na Biwaku. Witam w kolejnym odcinku z serii Biwak News, która podsumowuje minione tygodnie w branży kempingowo-karawaningowej. Dawno się nie widzieliśmy, tak dawno, słuchajcie, że nastały wakacje. A dlaczego się dawno nie widzieliśmy? Z różnych przyczyn. Przede wszystkim te przyczyny widzicie na kanale w postaci publikacji kolejnych materiałów wideo z przeróżnych, różnych części naszego kraju i nie tylko. I to jest chyba główny powód. Sezon wakacyjny to dla mnie przede wszystkim wytężony czas pracy, publikacji przeróżnych materiałów wideo, publikacji przeróżnych rzeczy dla moich klientów. To jest raz, dwa. Fajnie byłoby od czasu do czasu też skorzystać z takiej chociażby jak dzisiaj pogody. W Gdańsku mamy prawie 30 stopni. Mocno zazdroszczę wszystkim tym, którzy dzisiaj wylegują się na plaży. Mam nadzieję, że wy też to robicie. Moi drodzy, nie przedłużając, mam dzisiaj dla was kolejną solidną porcję newsów. W ostatnim czasie generalnie tych newsów przybywa bardzo dużo, więc spodziewajcie się większej intensywności, jeżeli chodzi o Biwak Newsy. Nie przedłużając, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dobijamy liczbę 7000. Zaczynamy. A zaczynamy, moi drodzy, od tematu, który elektryzuje nie tylko naszą branżę, ale też branżę transportową. Jak domyślacie się, pewnie chodzi o wagę. Dokładnie tak, o wagę. Nie jest dzisiaj tajemnicą, że współczesne kampery, bo tutaj głównie o nich myślę, są po prostu przeważone. Chcemy jak najwięcej, chcemy wszystko władować na pokład. Chcemy, by ten kamper miał 4, 5, 6, a nawet 7 miejsc do jazdy, ale wszystko zamknąć w limicie 3,5 tony, a tak się po prostu, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie nie da. Wiecie doskonale, jak to wygląda w naszej branży, a jak to wygląda w transporcie. No tutaj z pomocą przychodzi portal dostawczakiem.pl, który informuje o tym, że bus miał dokładnie 0 kg ładowności po rozładunku. ITD, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, zatrzymała dowód rejestracyjny. Tak zwane krokodyle, bo tak się mówi na inspektorów, zważyli dwukrotnie przeciążonego busa. Po rozładunku okazało się, że Sprinter ma 0 kg ładowności. Skądś to znamy? ITD zatrzymała dowód rejestracyjny. Jednym z zatrzymanych do sprawdzenia aut był, tak jak wspominałem wcześniej, Mercedes Sprinter, którego kierowca przewoził artykuły spożywcze na zlecenie jednej z lubelskich hurtowni spożywczych. No i oczywiście on trafił na wagę. Waga w pierwszym pomiarze pokazała 7340 kg w busie, który oczywiście jest dopuszczony na prawo jazdy kategorii B do 3,5 tony. Krokodyle nakazali rozładować ładunek całego towaru, ponownie przystąpili do pomiaru masy. Wtedy wyszło na jaw, że 906 na bliźniaczych kołach tylnej osi oraz z windą samoładowczą i prowadzącym pojazd w kabinie waży dokładnie 3500 kg. A więc tej ładowności ten bus nie posiadał żadnej. I informuję was o tym, by stwierdzić, że rzeczywiście w bardzo łatwy sposób możecie zrobić to samo w przypadku kamperów. Pamiętajcie, że najlepszym na obecną chwilę rozwiązaniem jest albo A, kupno kampera do 3,5 tony i montaż do niego haka holowniczego i do tego haka zapinacie sobie lekką przyczepkę towarową. Wtedy takim zestawem na kategorię B możecie się poruszać bez obaw o to, że wasz pojazd kempingowy jest przeważony. Albo B, drugie rozwiązanie, chyba najłatwiejsze w tym wszystkim, to jest oczywiście zakup pojazdu kempingowego z DMC powyżej 3,5 tony. Nie mówcie tutaj absolutnie o tym, że nie macie czasu na zrobienie kategorii C prawa jazdy. Nie mówcie o tym, że cała procedura jest skomplikowana, bo robicie to tylko raz. Koszt jest stosunkowo niewielki na tle całego zakupu nowego kampera. I pamiętajcie też, że wyższe DMC nie oznacza tak naprawdę, że musicie kupić bardzo dużego kampera. Tak naprawdę wyższe DMC możecie zainstalować w dowolnym, wybranym pojeździe kempingowym. O mandatach za granicą zwłaszcza wspominać nie muszę, natomiast pamiętajcie, że ITD tylko wystarczy, że złapie cynk, złapie informację, że my też jeździmy przeważeni i zaczną się również kontrole naszych pojazdów.
A jeżeli, moi drodzy, mówimy o temacie wakacyjnym i o wszystkim tym, co się w wakacje dzieje, to oczywiście te newsy nie mogą być takie typowo standardowe, bardzo poważne. No i ten news kolejny zdecydowanie do poważnych nie należy. To nie jest żart. Duże miasto zyska tablice rejestracyjne XD. XD. Popularna emotka używana w internecie, oznaczająca taki śmiech jak przez łzy. No i ta emotka zyska teraz miano tablicy rejestracyjnej tutaj u mnie w Gdańsku, więc każdy nowo zarejestrowany pojazd będzie miał tablicę rejestracyjną z jakby wyznacznikiem, profilem, tym pierwszymi liczbami początkowymi. XD, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o zmiany, bo generalnie w wielu miastach województwa po prostu się, w miastach wojewódzkich się po prostu to zmienia. W pomorskim zyskaliśmy X, mazowieckie zyskało A, wielkopolskie M, dolnośląskie V, śląskie I, J, Y, jest sporo tych nowych tablic rejestracyjnych, oznaczeń właściwie tablic rejestracyjnych, a to wszystko spowodowane jest faktem, że po prostu maksymalna liczba możliwych kombinacji jest zbyt mała, by sprostać zapotrzebowaniu na rosnące nowe pojazdy, które przecież tych tablic rejestracyjnych wymagają. I powiem Wam, że miało być śmiesznie, a teraz będzie poważnie, bo powiem Wam, że rozwiązanie tego problemu jest bardzo prozaiczne. Zresztą internauci, to nie jest mój pomysł, internauci, Polacy generalnie są ludźmi jak najbardziej myślącymi i ten pomysł już dawno, dawno pojawia się w komentarzach. Mianowicie chodzi o to, by tablicę rejestracyjną dopasować jedną albo do wybranego pojazdu i wtedy za każdym razem, kiedy samochód jest sprzedawany razem z tablicami, one mogą sobie tam po prostu w tym samochodzie zostać, ale teoretycznie coś takiego teraz funkcjonuje. W praktyce nikt nie chce na przykład po Gdańsku jeździć z rejestracjami dolnośląskimi i na odwrót, więc chyba najlepszym pomysłem jest jakby dostosowanie takie, jak to zrobić, jak to ładnie powiedzieć. Może bym powiedział, że jedna tablica rejestracyjna przynależy do jednego kierowcy. O, w ten sposób. Dany kierowca wykupuje jedno, dwie, trzy, w zależności ile potrzebuje tablic rejestracyjnych i po prostu te tablice rejestracyjne przynosi na nowe samochody i problem znika, prawda? To jest tak proste, to jest naprawdę prostackie, prozaiczne, no ale niestety dla tych, którzy u góry podejmują tego typu decyzje, no cóż, jest to trudne. Myślę, że całość można skomentować w bardzo łatwy sposób. No XD po prostu. Czy podróżowanie kamperem lub przyczepą kempingową należy do czegoś taniego? Ja twierdzę, że nie. Większość moich oglądających również uważa, że jest to jedna z najdroższych form podróżowania, ale nie zgadzają się z tym bohaterowie artykułu zamieszczonego na portalu wyszczecinie.pl. Pani Edyta i pan Krzysztof twierdzą, że to świetny i tani sposób na podróżowanie. W kamperwanie zwiedzili Polskę, Europę, a nawet, słuchajcie, Stany Zjednoczone. W domu na kółkach podróżują głównie po Europie, ale w zeszłym roku spędzili blisko miesiąc na zwiedzaniu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. To świetny i tani sposób na wycieczki. Możemy pojechać gdziekolwiek i kiedykolwiek chcemy. Nie musimy płacić za hotele, a możemy raczyć się poranną kawą z przepięknym widokiem. Zachwalają podróżowanie w kamperwanie Edyta i Krzysztof Łukaszukowie. Prowadzą bloga Tu i Tam we Dwoje, na którym się dzielą swoimi podróżniczymi doświadczeniami. Od 3 lat podróżują po Polsce, po Europie. Kamperwana zbudowali oczywiście własnoręcznie, samodzielnie na bazie Fiata Ducato. Cała budowa zajęła małżeństwo, co ciekawe, zaledwie 4 miesiące. Gdybym ja do takiej budowy kamperwana przysiadł, to z pewnością zajęłoby to 4 lata. Także szacunek bardzo duży. W przerobionym busie znalazło się miejsce na kuchnię, łazienkę, sypialnię, szafki, fotowoltaikę i piecyk gazowy do podgrzewania wody. Oczywiście bodźcem do podjęcia decyzji o budowie kamperwana była standardowo już pandemia. Pierwszy raz wybrali się dookoła Polski 3 lata temu. Granice były zamknięte, więc pozostali tylko tutaj na naszym terenie. Zwiedzili Mazury, ale potem pojechali też do Włoch, Danii, Norwegii.
U małżeństwa udało się spełnić także jedno ze swoich największych marzeń. W poprzednim roku wybraliśmy się na prawie miesięczną podróż po zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, choć tutaj, zaznacza pan Krzysztof, podróżowaliśmy wypożyczonym kamperem. Pan Krzysztof zwrócił też uwagę, że nie warto od razu kupować własnego kampera. Warto najpierw go wynająć, uwaga, na kilka tygodni, nie na tydzień, 10 dni, 20, tylko na kilka tygodni, aby zobaczyć, jak się żyje w takim miejscu. Jeśli załapie się bakcyla, to zdecydowanie warto kupować. Kupować, ale blaszaka i samemu przerobić go na swój dom na kółkach, dodaje z uśmiechem pani Edyta. I słuchajcie, tak sobie wziąłem tego newsa, bo się tak tutaj zastanawiam i pochylam nad tym, że rzeczywiście, jeżeli chcemy, by karawaning był tanią formą podróżowania, to jak najbardziej jest to możliwe. Wszakże możemy kupić właśnie nawet używaną bazę w postaci jakiegoś samochodu dostawczego, mając miejsce, sprzęt, umiejętności, odpowiednią wiedzę techniczną. Myślę też, że dużo ucząc się, na przykład czytając czy oglądając różne materiały publikowane chociażby na YouTubie, można stworzyć z tego pełnoprawnego kampera, którym możemy potem podróżować niekoniecznie na polach kempingowych, ale odwiedzić właśnie takie miejsca nietypowe, wolne, swobodne. I wtedy rzeczywiście karawaning jest tą tanią formą podróżowania. Ale zakładając, że zbudujemy nasz pojazd samodzielnie, a potem nie będziemy korzystać z pól kempingowych, tylko będziemy samowystarczalni. Brzmi, słuchajcie, brzmię teraz, mam wrażenie, że wybrzmiewam, jakbym mówił o czymś niesamowitym, a przecież to jest podstawa naszej formy podróżowania, prawda? Miało być tanio, miało być bezproblemowo, miało być swobodnie i miało być bez pól kempingowych. A trochę chyba plany generalnie całej Europy na karawaning zostały zweryfikowane. Zapraszam do komentarzy. Moi drodzy, mam nadzieję, że tak jak ja wybieracie się na jesień na targi Caravan Salon 2023 w Poznaniu. Przypominam datę 26-29 października bieżącego roku. Myślę, że z pewnością w głosie mogę odpowiedzieć, że będzie to największe wydarzenie branżowe wśród karawaningowców i kempingowców w całej Polsce. Z pewnością jest to wydarzenie najlepiej przygotowane, wydarzenie, które gromadzi największą liczbę gości i wystawców. No i warto też wspomnieć o tym, że jest to wydarzenie, na którym odbywa się karawaningowy zlot. Na ten zlot, moi drodzy, możecie kupić parcelę. Na tejże parceli możecie postawić, co tak naprawdę chcecie. Czy to kampera, czy to przyczepę kempingową. I teraz tak, bilety na samo wydarzenie są już od dawna dostępne, natomiast bilety na sprzedaż parcel wystartowały 29 czerwca o godzinie 10, o czym komunikowałem ja i inni patroni medialni na swoich mediach społecznościowych i wynika przynajmniej ze wstępnych rozrachunków, że gigantyczna część już tych parcel zlotowych po prostu została sprzedana. Natomiast w dalszym ciągu jest dostępnych bardzo wiele miejsc w tak zwanym sektorze rodzinnym. Co ważne, sektor ten w tym roku zostanie zaadoptowany na zupełnie nowym placu, na którym do tej pory żaden tego typu zlot się po prostu nie odbywał, więc ci wszyscy, którzy zdecydują się na zakup parcelowej biletu na parcelę, właśnie w tym momencie będą mieli szansę stanąć w zupełnie nowej lokalizacji i na pewno się tam po prostu spotkamy. Fajnie, że organizatorzy rozdzielili właśnie dwie sekcje na jedną sekcję imprezową, czyli tam będziemy się bawić, tam będziemy imprezować, tam sen jest sprawą drugorzędną i powstała też właśnie ta sekcja rodzinna dla tych wszystkich, którzy chociażby przyjeżdżają z małymi dziećmi na targi, to tam to miejsce jest właśnie dla Was. Wszystkie, słuchajcie, informacje są dostępne tak naprawdę, czy to na profilu facebookowym Targów Caravan Salon, czy to u mnie, czy to u innych patronatów medialnych. Rzucę tylko okiem, słuchajcie, czy na moment, tak, jak najbardziej, strefa imprezowa i jeszcze są, słuchajcie, jakieś bilety. Sektor rodzinny, plac PWK również są
jeszcze jakieś pozostałe bilety. Sprawdzę, słuchajcie, ostateczną cenę, wybierz miejsce zgodnie z regulaminem. O, jednak nie ma, zobaczcie, to jest ciekawa. Parcela na zlot kosztuje 320 zł, ale w strefie imprezowej, czyli na placu Marka, już miejsc, słuchajcie, dostępnych nie ma. Sprawdzę w takim razie sektor rodzinny. Parcela na zlot 320 zł i dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parcel pozostało. 16 parcel, także kto pierwszy, ten lepszy. Mam nadzieję, że ze wszystkimi, nie tylko z lotowiczami, widzimy się na targach Caravan Salon 2023 w Poznaniu, bo to naprawdę prawdziwe święto karawaningu, a umówmy się, że w Polsce obecnie funkcjonuje tylko jedna prawdziwa impreza branżowa. Ta w Poznaniu, oczywiście. Dometic, moi drodzy, Dometic mi przysłał informację prasową. No tego jeszcze, słuchajcie, nie grali. Mówiłem chyba na początku bieżącego roku, że Dometic troszkę marketingowo przycichł i nie wiadomo generalnie, co tam się u nich dzieje. A tu proszę, 9 czerwca wpływa mi na skrzynkę mailową, biwakową, informacja prasowa o nowej klimatyzacji, nowej właściwie generacji klimatyzacji Dometic, które odznaczają się, jak czytamy, świeżą stylistyką, jeszcze lepszą wydajnością chłodzenia oraz zaskakująco cichą pracą. Dwa modele FJX4 sterowane elektronicznie oraz wersja bazowa z manualnym wyborem temperatury i siły nawiewu właśnie trafiają do pierwszych odbiorców. No i teraz tak, obie wersje z elektronicznym sterowaniem kompresora FreshJet FJX 1700 i 2200 W wyznaczają nowy rynkowy standard w dziedzinie chłodzenia. Nie będę Wam cytował całej informacji prasowej, bo nie lubię takiego PR-owego gadania. Natomiast fakty są takie, że są dwa nowe urządzenia, 1700 i 2200 W mocy. Zastosowano również dyfuzor nawiewowy montowany na suficie wnętrza pojazdu. Wszystko w celu poprawy wydajności urządzenia i dalszego zmniejszania hałasu. Zmiany objęły kratki wentylacyjne, ich przekrój oraz kształt łopatek, również po to, aby użytkownik mógł jeszcze łatwiej regulować kierunek nawiewanego, schłodzonego powietrza. Stylowym i funkcjonalnym akcentem na dyfuzorze jest oświetlenie LED o ciepłej barwie. Z zewnątrz też nowy FreshJet zyskał nowy wygląd, ma kompaktowe wymiary, opływowy, nowoczesny kształt jednostki dachowej, doskonale współgrający ze stylistyką współczesnych modeli kamperów i przyczep kempingowych. Czy ja tu znajdę, słuchajcie, jakiekolwiek detale techniczne tak naprawdę? Nie, absolutnie nie. Jest to po prostu zwykła informacja prasowa. Jeszcze mam załączony PDF, więc rzucam tutaj sobie okiem, czy coś tu są jakieś dodatki. Chyba nie. Oprócz wersji, może jeszcze to jest ważne, oprócz wersji z elektronicznym sterowaniem kompresora, Dometic prezentuje również kompletnie nowy model z mechanicznym interfejsem. Jednostka ta legitymuje się mocą chłodniczą 1500 W oraz wyróżnia wyjątkowo konkurencyjną ceną. Jaką ceną, nie wiemy, ale słuchajcie, możemy to sprawdzić. FreshJet FJX. Zobaczymy, czy jest w sprzedaży. Odpalam, słuchajcie, przeglądarkę w tym momencie. Safari jak najbardziej. Dometic FJX1500. Powiedzmy, że szukamy tego najtańszego modelu. FJX1500. Tak, słuchajcie. I rzeczywiście, jeżeli mnie tutaj wzrok nie myli, moi drodzy, to tak, jak najbardziej. Dometic rzeczywiście ma niższą konkurencyjną cenę. Dometic FreshJet FJX1400-1500 kosztuje 6379 zł. To jest oficjalna informacja i oficjalna cena z witryny dometic.com. I teraz czy szukamy właściwości, czy szukamy jakichś specyfikacji. O, mamy tu jakieś konkretne. I tak, głębokość produktu, słuchajcie, 752 mm, wymiary produktu wysokość
długość 225, czyli 222,5 cm wysokości. Całkiem stosunkowo naprawdę kompaktowe rozwiązanie. Wydajność, co mam pod hasłem wydajność? Pod hasłem wydajność, wydajność chłodzenia 1500 W. To już mieliśmy podane w informacji prasowej. Certyfikat i tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe. Nie ma żadnych informacji na temat, jaki jest pobór energii elektrycznej, ile ta klimatyzacja waży tak naprawdę. To są jakieś kluczowe informacje, które dla mnie jako dziennikarza, a dla Was jako potencjalnych kupujących powinny być ważne. Niestety Dometic nie po raz pierwszy zresztą takich informacji po prostu nie udostępnia. Te informacje prawdopodobnie są dostępne tylko i wyłącznie u dealerów i sprzedawców, więc musicie dzwonić, dowiadywać się, pytać się. No ale cenę chociaż znamy, 6379 zł. Pamiętam, słuchajcie, jak za takie pieniądze można było kupić model oczko wyżej, czyli FreshJet 2200, a dzisiaj FreshJet 2200 chyba z około 10 tysięcy, jak nie więcej. Często dzwonicie do mnie i pytacie: cześć Bartek, mam działkę, chciałbym tutaj zbudować kemping, camper park, czy mógłbyś przyjechać na miejsce, czy mógłbyś podzielić się swoją wiedzą, czy mógłbyś zaprojektować nam pole kempingowe. I oczywiście jak najbardziej ja takie usługi świadczę poza biwakowo, poza kanałowo, podróżując po całej Polsce i tak naprawdę doradzając właścicielom nowo powstających pól kempingowych, jak to zrobić, by to wszystko miało przysłowiowe ręce i nogi, ale doskonale wiem, że wiedza właściwie merytoryczna i doświadczenie w tym temacie są niezbędne i warto po prostu to doświadczenie i merytorykę nabyć chociażby podczas największego wydarzenia targowego w Europie. Tegoroczne targi Caravan Salon w Düsseldorfie to także program merytoryczny dla przedsiębiorców, którzy noszą się z zamiarem stworzenia przyjaznej i na wskroś nowoczesnej infrastruktury dla fanów podróżowania. Tegoroczna edycja, dla przypomnienia, startuje 25 sierpnia, potrwa aż do 3 września, także macie 10 standardowych dni na to, by targi w Düsseldorfie odwiedzić. I to dzisiaj właśnie są nie tylko premiery najnowszych kamperów czy przyczep kempingowych, ale też właśnie taki chociażby panel dyskusyjny. Obecnie w samych tylko Niemczech działa prawie 4700 kempingów i aż 71 tysięcy miejsc postojowych zwanych tak Stellplatzem, czyli camper parkiem. A to i tak wciąż za mało. 28 sierpnia 2023 roku pod hasłem Kemping zrównoważony, cyfrowy i informacyjny, co nas porusza i jak idziemy naprzód, odbędzie się spotkanie ze specjalistami, którzy wyjaśnią, jak korzystać z najlepszych wzorców, jak stworzyć idealną infrastrukturę dla fanów karawaningu i co ważne, całe to wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 właśnie 28 sierpnia i jest bezpłatne. Wystarczy mieć bilet na targi, który kosztuje kilkanaście euro i wstęp na to wydarzenie jest gratis. Zastanawiałem się, czy sam się tam po prostu nie wybrać, posłuchać, jak robią to na zachodzie Europy i po prostu te dobre wzorce przenieść na polski rynek. Mówiłem Wam już dzisiaj o tym, że karawaning może być tanią formą podróżowania, a teraz pójdźmy na drugą stronę barykady i zastanówmy się, czy rzeczywiście kamper może być tą drogą formą podróżowania. No i tutaj, moi drodzy, z pomocą teoretycznie, przynajmniej dla tych początkujących, przychodzi publikacja portalu moto.pl. Tytuł brzmi: Camper Premium, kropka, droższy niż niejedno M3 w Polsce. Zabrzmiało poważnie, prawda? No, tytuł musi być chwytliwy, by potencjalny użytkownik internetu w niego kliknął i jest to w pełni zrozumiałe, natomiast przyznajcie, że tytuł jest taki złowrogi, można by nawet powiedzieć. Camper Premium, kropka, droższy niż niejedno M3 w Polsce. Już palicho, że pomyślałem, czytając tytuł, pomyślałem o BMW serii M3, a nie o mieszkaniu M3. No, w każdym razie przejdźmy do treści, popatrzmy na meritum.
Najprostszy sposób na kampera: wystarczy przerobić popularny model auta dostawczego, zachowując przy tym oryginalną kabinę kierowcy. Tak brzmi początek tutaj publikacji. Później czytamy, że jeszcze do niedawna firmy budujące sięgały głównie po Fiata Ducato. Problemy z dostępnością nowych samochodów sprawiły, że specjalistyczni twórcy sięgnęli po auta dostawcze, takie jak Citroen, Mercedes czy Volkswagen. Nowe modele Adri czy Le Voyageur bazują na Sprinterze, a Pilota na Fordzie Transicie. W przypadku większych pojazdów na bazie ciężarówek dominuje Mercedes, ale pojawiają się też produkty Iveco. Tutaj jak na razie pełna zgoda. No ale czym są tak naprawdę te kampery premium z wyższej półki, bardzo drogie? No i słuchajcie, tutaj czytam w publikacji, jednym z trendów jest projektowanie łazienki tak, by maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń na prysznic, także jako osobny, umywalkę czy toaletę i szafki. Jeżeli mnie, słuchajcie, moje doświadczenie i moja wiedza karawaningowa nie myli, to wszyscy producenci, generalnie w ogóle w tej naszej branży, funkcjonuje to tak, by na stosunkowo małej przestrzeni zmieścić kuchnię, łazienkę i sypialnię ze wszystkimi możliwymi funkcjonalnościami. Nie jest to jakiś rocket science. Chcemy projektować się, chcemy dostawać łazienki w ten sposób, by była dostępna w tej łazience kabina prysznicowa, umywalka czy toaleta, a fajnie, żeby jeszcze pojawiły się jakieś szafki. Czy to jest definicja kampera premium? Nie uważam. Czytajmy dalej. W części kuchennej projektanci starają się powiększyć tak zwaną przestrzeń roboczą. Opcja wydłużenia blatu o składany dodatkowy element. Czy to jest naprawdę wyposażenie premium? Absolutnie nie. Takie rozwiązanie znamy we wszystkich, w większości przynajmniej pojazdów kempingowych. Tam producenci właśnie kombinują, by tę przestrzeń roboczą zwiększyć w postaci małego odchylanego blatu, w postaci jakiegoś wysowanego blatu roboczego. No ale to nie jest definicja w dalszym ciągu kampera premium. I zmieścić możliwie jak największą lodówkę, nawet 170-180 litrów pojemności, oraz szafki o większej pojemności. Czy to jest definicja kampera premium? No może tak, no ale generalnie lodówki o pojemności 150 litrów są standardem i w żadnym stopniu nie definiują kampera premium, podobnie jak szafki o większej pojemności. Na pewno widzieliście mnóstwo szafek o zwiększonej pojemności w kamperach, które niekoniecznie pasowały do określenia premium. Czytajmy dalej. W ramach opcji można zrezygnować z dolnych szafek i zastąpić je zmywarką. O, to jest opcja premium. Niektórzy producenci oferują także powiększone łóżka do sypialni, materace o długości powyżej 2 metrów, czy grubsze, wygodniejsze materace piankowe. Z mojej wiedzy wynika, że nawet kupując samochód kempingowy z półki średnio bądź średnio wyższej, dostajemy bardzo dobrej jakości materac, który gwarantuje nam pełną wygodę snu. I w żadnym stopniu absolutnie nie jest to definicja kampera premium. W opcji jest także zdalne sterowanie oświetlenia z różnymi scenami świetlnymi, zależnie od nastroju. To zdanie, to powiem Wam, że chyba żaden PR-owiec by takiego nie myślił, określając po prostu oświetlenie LED-owe, oświetlenie ambiente, którym możemy jak najbardziej sterować zdalnie, ale jest to opcja dostępna nawet chociażby w najnowszej Adri, w najnowszych Adriach i wcale nie musi to być przyczepa czy kamper spółki premium, by mieć taką możliwość, a tak naprawdę każdy z nas i tak steruje oświetleniem za pomocą włączników zainstalowanych, czy to w takich kluczowych miejscach, jak chociażby w sypialni tylnej nad naszą głową. Nikomu nie chce się wyciągnąć tabletu czy smartfona, kiedy ma przycisk pod ręką. Dobra, czytamy dalej. Może wreszcie będziemy mieli definicję tego kampera premium. Dodatkowa przestrzeń na przechowywanie w przypadku aut z podwójną podłogą. Faktycznie, podwójna podłoga może być zakwalifikowana jako produkt premium, natomiast spodziewałem się tu bardziej, jeżeli mówimy w ogóle o kamperach premium, to tak rząd wielkości 1-2 milionów złotych wzwyż, bo podwójna podłoga może być nawet zainstalowana, nie wiem, Rapido. Pierwsze z brzegu, które mi przychodzi na myśl, i wtedy koszt zakupu takiego Rapido 500-600 tysięcy złotych. Idziemy dalej.
coraz łatwiej o dodatkową izolację, tak zwane ścianki warstwowe, by kamper służył przez cały rok, także w warunkach zimowych. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to warunki zimowe są spełniane przez większość pojazdów kempingowych, nawet w tych wersjach letnich, bo tutaj izolacja się nie zmienia. Zmienia się ewentualnie właśnie podwójna podłoga, zmienia się ewentualnie wydajność systemu grzewczego, ale czy zmienia się sandwich, popularny sandwich w ściankach? Macie takie informacje? Być może ja jestem niedokształcony. Dajcie znać w komentarzach. Czytamy dalej. Nie brak także zabiegów w celu ograniczenia masy własnej pojazdów. Niektóre marki rezygnują z drzwi kierowcy, o Frankeneo, aby uprościć konstrukcję zintegrowanego nadwozia na podwoziu auta dostawczego. Im wyższa klasa pojazdu, tym większe możliwości aranżacji wnętrza i kolorystyki wykończenia. Jeżeli mnie też pamięć nie myli, to w przypadku samochodów kamperów premium idziemy tutaj już w limit powyżej 3,5 tony, 5,5 tony, 7,5 tony, a nie do 3,5 tony, więc tam nie ma mowy o ograniczeniu masy własnej. Stąd rzadko kiedy trafiają się większe kampery z bliźniaczym wystrojem kabiny. W przypadku mniejszych obecnie modna jest jasna kolorystyka drewna i białe powierzchnie frontów czy ścianek działowych. Częściowo się zgodzę, bo rzeczywiście tak jest, że kupując kampera naprawdę premium za kilka milionów złotych, możemy tak naprawdę każdy element sobie dowolnie skonfigurować, dołożyć, odjąć go, a kiedy położymy jeszcze większą ilość gotówki na stół, to prawdopodobnie producent kamperów naprawdę premium typu Morello powie, że nie ma problemu z montażem czegoś na nasze własne indywidualne zamówienie. No i teraz ceny. Zintegrowane modele to wydatek powyżej 60 tysięcy euro. Jeśli jednak liczymy na dłuższe pojazdy, trzeba się liczyć z wydatkiem powyżej 100 tysięcy euro. Luksusowe i bardzo pojemne kampery budowane na bazie ciężarówek to już koszt kilkuset tysięcy euro. To i tak więcej niż nowe, spore mieszkanie w stanie deweloperskim w wielu miastach w Polsce. Powiem Wam tak, jeżeli ktoś wrzuca kampera 60 tysięcy euro do kategorii premium, no to wychodzi jego brak podstawowej wiedzy na temat naszej branży. Jeżeli rzuca 100 tysięcy euro, czyli w granicach tam powiedzmy 500 000 zł, to nie jest w dalszym ciągu kamper luksusowy, kamper premium. Rzeczywiście te kampery premium, najbardziej luksusowe, to wydatek, zgodzę się z tym, kilkuset tysięcy euro i rzeczywiście przekłada się na kilka milionów złotych. I teraz porównanie, że jest to więcej niż nowe, spore mieszkanie w stanie deweloperskim. Akurat to jest dobry moment, bym to ładnie skomentował. Jestem na etapie poszukiwania mieszkania dla siebie. Stan deweloperski, Gdańsk, Ujeścisko, absolutnie wcale nie centrum. 569 tysięcy zł za 65 metrów kwadratowych stan deweloperski, czyli po prostu gołe ściany. 569 tysięcy. Kupię w tej cenie naprawdę fajnego kampera. Może nie premium, ale już na pewno z wyższej półki. A gdybym chciał zaoszczędzić, kupię tańszego kampera, tańszych marek. To porównanie do M3 jest jak najbardziej tutaj, no kiepskie, co tu dużo mówić. Powiem Wam, że takie publikacje są oczywiście okraszone zdjęciami Morello, do którego wjeżdżają jakieś małe smarty, wnętrza oczywiście z Morello, z Concordów, ale na temat tych pojazdów w samej publikacji nie przeczytamy absolutnie nic. Ta publikacja tworzy tylko frustrację, złość, zazdrość. Takie emocje są wywoływane przez taką publikację i potem my, karawaningowcy, ci, których stać na tego typu pojazdy, muszą się mierzyć z tymi negatywnymi emocjami. Jestem na nie takich publikacji. Uważam, że takie publikacje tylko i wyłącznie szkodzą całej naszej branży. Moi drodzy, okres wakacyjny, przedwakacyjny i wakacyjny to okres, kiedy odbywają się spotkania dealerskie. Spotkanie dealerskie to jest takie wydarzenie organizowane przez daną fabrykę i na to wydarzenie są zapraszani dealerzy z różnych części całej Europy. Na tym spotkaniu dealerskim przedstawiane są plany fabryki na przyszły sezon i prezentowane są też nowości na przyszły sezon. Zanim zobaczymy je na targach w Düsseldorfie pod koniec sierpnia, z postów publikowanych przez poszczególnych dealerów możemy się nieco dowiedzieć. Często też jest tak, moi drodzy, że dealerzy mają zakaz wrzucania takich informacji przed oficjalną premierą na targach w Düsseldorfie, ale na szczęście część dealerów być może albo
albo być może tego zakazu nie ma, albo być może ten zakaz łamie. Dzięki temu wiemy, że Chausson, francuska marka, na rok 2024 przyniesie nam dwa zupełnie nowe modele półzintegrowane. 724 sygnowany nową serią Etap Line z zupełnie nowymi dekorami i niespotykanym dotąd layoutem wnętrza. X650, będący rozszerzeniem kompaktowej i awangardowej serii X, to nowy koncept powstały na bazie modelu X550, w którym pojawił się innowacyjny system garażu przekształcany w komfortową garderobę. Istotna zmiana dotyczy również serii S-Line, która pojawiła się na bazie, uwaga, Renault Master, słuchajcie. Chausson, który do tej pory znany był tylko właściwie z samochodów na bazie Forda, zaczyna produkcję na bazie Renault Mastera. Transam, oficjalny dealer, który jest odpowiedzialny za ten post, wrzucił kilka zdjęć, które pewnie już w tym momencie możecie zobaczyć, ale powiem Wam, że w dalszym ciągu najwidoczniej jest mocne poszukiwanie różnych producentów podwozi. No i Fiat Ducato, jak nie w przyszłym, tak za 2 lata, myślę, że z pewnością zostanie zdetronizowany z pułapu tego lidera, jeżeli chodzi o podwozia do pojazdów kempingowych w całej Europie. A szkoda, pamiętacie, że jeszcze parę lat temu on był dominantem, dominował, chyba 90% pojazdów wszystkich wyprodukowanych w Europie bazowało na Fiacie Ducato. Lekcja, którą możemy z jakby całej tej afery, całej tego wydarzenia wyciągnąć, to jest to, że nieważne jak trzymacie się na topie, jak bardzo jesteście na topie, bardzo szybko z tego topu możecie spaść. Nie zabrakło też, moi drodzy, spotkania dealerskiego marki Steckerman. Steckerman znana, mam nadzieję, że mam doskonale znana marka przyczep kempingowych dla tych wszystkich, którzy szukają produktu taniego, ekonomicznego, a jednocześnie rodzinnego, to jak najbardziej Steckermana mogę polecić. Obecnie to są chyba jedne, obok niewiadówek, jedne z najtańszych przyczep kempingowych na rynku. I ACK Benimar Polska, oficjalny dystrybutor, dealer tych przyczep, również był na spotkaniu dealerskim we Francji i wrzucił kilka zdjęć. Nie ma żadnych informacji. Ruszyliśmy do Francji na prezentację nowych przyczep kempingowych od Steckermana. Mamy dla Was kilka fotek modeli na sezon 2024 i pytają nas w poście, co sądzicie o tych nowościach. I to jeżeli chodzi o zakres informacji, tyle. Natomiast co można wysnuć ze zdjęć? Ze zdjęć można wysnuć to, że w ofercie Steckermana na pewno pojawiły się małe przyczepki, takie małe dwuosobowe przyczepki, które można by stwierdzić wyrosły nieco z mody na przyczepy namiotowe, urosły do tych kształtów standardowej przyczepy kempingowej i właśnie takie jednostki, zapewne lekkie, na pewno bardzo krótkie, w ofercie się pojawią. Na jednym ze zdjęć widoczne są też przyczepy kempingowe z otwieranym takim dachem, pop-upem, które kojarzycie pewnie z marki chociażby Eriba. Tutaj na zdjęciu też są widoczne. Nie wiem, czy one, czy należą do marki Steckerman, natomiast na zdjęciu też jak najbardziej są widoczne. Co się zmieniło? Zmieniła się również kolorystyka zewnętrzna marki Steckerman. To, co znamy z Knausów, czyli ten charakterystyczny siwy kolor, został zaimplementowany również do marki Steckerman i dobrze, bo wreszcie kończy się taka nudna dominacja białego koloru wśród pojazdów kempingowych. Nie będzie tylko bieli, a będą właśnie ładne siwe kolory. Generalnie te przyczepy bardzo ładnie wyglądają. Trzeba to sobie przyznać jasno i wyraźnie, zwłaszcza z takimi dodatkowymi bocznymi naklejkami w tym innym niż białym kolorze. Całość prezentuje się naprawdę fajnie. Na szczegóły z pewnością w przyszłości przyjdzie czas. Moi drodzy, to chyba jeden z najważniejszych newsów, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mowa o parkingu dla kamperów i przyczep kempingowych, który powstał w Energylandii. Jednym z największych, jak nie największym, parku rozrywki w tej części Europy. Park rozrywki, którego ma właściciela karawaningowca. I park rozrywki, który wreszcie rozgryzł taki bardzo tajemniczy model biznesowy znany z zachodniej Europy, polegający na tym, żeby przy każdej tego typu atrakcji stworzyć profesjonalne miejsce postojowe. I teraz w poście Camper System czytamy,
że ten wspomniany parking został utworzony w odległości zaledwie 100 metrów od głównego wejścia do parku Energylandia. Bliżej się nie dało. Punkt serwisowy został wyposażony w stację zlewną toalet chemicznych Camper System, przyłącza prądu i wody. Na terenie znajdziemy też węzeł sanitarny, miejsce na ognisko, a nawet strefę, w której można rozstawić namiot. Cena dobowego postoju jednego kampera lub zestawu z przyczepą, niezależnie od ilości osób, wynosi, uwaga, 99 zł. I moi drodzy, trzeba Energylandię naprawdę mocno, mocno pochwalić. Ten model biznesowy, o którym mówiłem w trochę prześmiewczy sposób, jest bardzo doskonale znany na zachodzie Europy. Tam sztelplace, camperparki albo takie po prostu miejsca postojowe jak ten przy Energylandii tworzy się wszędzie tam, gdzie można podkręcić jakoś lokalny biznes. Karawaningowcy mają pieniądze, karawaningowcy już kupili dom na kołach i oni lubią podróżować, lubią kosztować lokalne smaki, lubią zwiedzać wszędzie tam, gdzie są, gdzie stworzy im się minimalne chociażby warunki postoju, tam oni chętnie zawitają i zostawiają pieniądze w lokalnej, nie wiem, gastronomii, piekarni, kawiarni, u lokalnego rolnika, który sprzedaje sery, produkuje wina, nie wiem, gdziekolwiek, pójdzie do muzeum, pójdzie do aquaparku, skorzysta ze spa, z term. Tak naprawdę to jest, wiecie, śmieję się z tego, bo to jest bardzo proste i śmieję się z tego powodu, bo my o tym doskonale wiemy, ale niestety właściciele przeróżnych biznesów w Polsce kompletnie nie zdają sobie z tego sprawy. Co więcej, mają dostęp do nas, do różnych dziennikarzy, do różnych mediów, które o tym informują, które świadczą usługi chociażby doradztwa w tym temacie. A w dalszym ciągu, nie wiem, jestem w stanie wymienić na chwilę, na tak, na szybko, bez zastanawiania się, dwa obiekty. Termy Gorący Potok i właśnie Energylandia, które zainwestowały w takie profesjonalne miejsce postojowe dla kamperów i przyczep kempingowych i czerpią po prostu z tego tytułu najzwyczajniej w świecie zyski. Brawo Energylandia, gratuluję Camper Systemowi za kolejną świetnie zrealizowaną inwestycję i cały czas, naprawdę cały czas liczę na to, że takich miejsc postojowych, zwłaszcza z takim modelem biznesowym, czyli dajmy tani postój, bo i tak zwróci nam się to w postaci innych usług, będzie funkcjonował również w innych miejscach tego typu. Mocno, mocno na to liczę. Jest basen. Dodaliśmy zakładową wieżę, a niebo zrobiliśmy bardziej niebieskie. Dzięki Waszym podpowiedziom projekt muralu na 85-lecie osiedla Niewiadów jest ostatecznie jeszcze lepszy. Uwzględniliśmy Wasze propozycje i sugestie, uporządkowaliśmy proporcje, usunęliśmy zbędne elementy, a młynek dostał kabelek z wtyczką. Dziękujemy za zaangażowanie, to jest nasz wspólny mural. Zamknięcie 85 lat historii naszego osiedla na jednym obrazie było dużym wyzwaniem, ale razem daliśmy radę. Dziękujemy, zaczynamy malować. Brzmi post opublikowany 14 czerwca na profilu facebookowym gminy Ujazd, moi drodzy. I ten mural, o którym właśnie mowa, jest po prostu piękny. Jest naprawdę piękny i ma olbrzymi akcent karawaningowy oczywiście, no bo jeżeli mówimy o Niewiadówce, jeżeli mówimy o osiedlu Niewiadów, no to oczywiście musimy taką przyczepę na taki mural zaimplementować i tutaj jak najbardziej ona się znalazła. Jest też Czarek Pazura, z tego co widzę, jest jakiś projekt kina, jest basen i jest kilka innych elementów, których ja jako mieszkaniec tego osiedla znać nie mogę. Natomiast sam mural jest niesamowity, jest świetną pamiątką na 85-lecie osiedla Niewiadów. No i z pewnością przyczepa kempingowa powstała tam z przyczyn też nie tylko historycznych, ale też oczywiście biznesowych, no bo cała fabryka Niewiadów zatrudnia ogromne rzesze osób, które produkują właśnie przyczepy kempingowe, sprzedawane nie tylko w naszym kraju, ale przede wszystkim na eksport do najdalszych, uwierzcie, najdalszych części całego świata. Gratuluję pięknego muralu, życzę powodzenia, życzę kolejnych 85 lat świętowania. I moi drodzy, ostatnia rzecz na dzisiaj, nowości, ale tym razem marki Sunlight i też nie nowości dealerskie, a jest to publikacja zamieszczona na polskim karawaningu. Mowa o trzech nowościach.
trzech modeli, segment pojazdów niskoprofilowych, czyli po prostu, tłumacząc na nasz polski język, samochodów półzintegrowanych. Co się zmieniło? Zmieniło się naprawdę dużo. Nie zmieniła się podstawa, czyli w dalszym ciągu Sunlighty bazują na podwoziu Forda, oferując 130 koni i sześciobiegową manual w tym podstawowym pakiecie. Jest oczywiście możliwość rozbudowy do 170 koni i automatu. Jeżeli chodzi o długości, 7 metrów i 7,36. Wszystkie mają szerokość 2,32 i 2,92 wysokości. W środku każdy z nas znajdzie naprawdę sporą przestrzeń, bo mamy aż 210 cm wysokości wewnętrznej. Warto też zwrócić uwagę na przestronne łazienki, a w jednym z modeli T670S wyposażony jest w kolei w inteligentną, oszczędzającą miejsce wannę Vario. No to jest ciekawe, to już jest coś ciekawego. Kuchnia dwupalnikowa, duży zlewozmywak, chłodziarko, zamrażarka o pojemności 156 litrów. 156 litrów. Przed chwilą Wam w innym newsie mówiłem, że pojazd premium ma pojemność ile lodówki? 180 litrów? Tutaj w Sunlightie macie 156 litrów. Kompleksowe wyposażenie, domy na kołach, które i wyglądają, i imponują funkcjonalności. Dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o wygląd Sunlightów, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. I tutaj mamy takie fajne, na przykład PR-owe stwierdzenie, jak wyrafinowane laminaty wprowadzają futurystyczny element, a rustykalna podłoga Mountain Ledge kojarzy się z alpejską chatą. Ja bym nawet takiego czegoś nie wymyślał. Podobać się mogą również obicia w nowym kolorze Green Tail, które czarno-zielone elementy łamią żółtymi akcentami. No pięknie to brzmi. Ale słuchajcie, to jest prawdziwy hit. Na zewnątrz z kolei pojazdy niemieckiego producenta definiowane są przez odcienie szarości i czerni, a naklejki i wspomniane mocowanie tylnych świateł podkreślają dodatkowo sportowy charakter auta klasy premium. Sportowy charakter auta klasy premium. I tutaj, no, żeby nie było, nie mam nic do polskiego karawaningu. Polski karawaning prawdopodobnie po prostu przetłumaczył niemiecką bądź angielską wersję informacji prasowej i nam ją tutaj zaprezentował. Natomiast ktoś w Sunlightie naprawdę upadł na głowę, pisząc na temat kampera, że nadajemy mu sportowego charakteru auta, sportowy charakter w kamperze klasy premium w Sunlightie. Na drodze na pewno ich nie przegapisz. Nie wiem jak z drogą, ale na pewno to zdanie na długo pozostanie mi w pamięci. I moi drodzy, tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam bardzo za dziś. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Dziękuję, że byliście razem z nami. Dziękuję, że posłuchaliście wszystkich newsach z bieżącego świata kempingowo-karawaningowego. No i cóż, zapraszamy do subskrybowania kanału na Biwaku i do śledzenia innych produkcji filmowych, które cyklicznie pojawiają się na naszym kanale. Dzięki za dziś i do zobaczenia wkrótce. Hej, pa!